Halo, halo, cześć, witajcie moi kochani, witam z bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Animal Crossing New Horizons. Witam wszyscy tutaj, Tom Nook, to jest godzina 10:08 tego pięknego niedzielnego popołudnia, wschodu, chuj tam dnia po prostu. 22 marca, to się zgadza, to jest dzisiaj, to jest teraz, okej? Okay? To jest ta godzina, jestem w tym momencie właśnie. Recycle box? Czy ja używam recycling box? Nie, chyba nie. Okej, okay, a gdzie jest recycling box? Okej, okay, kumam, spoko. To jest zajebisty plan, żeby odkładać rzeczy do recyklingu i jeszcze żeby te recyklingu brać. A jak to wygląda? Ta gra nie pokazuje mi, jak to wygląda. Chwilę pograłem sobie wieczorem. Miałem taką potrzebę, żeby sobie pogrzebać, trochę poszukać, coś porobić. I pewne rzeczy tutaj rozkminiłem. Po pierwsze, w domu mam Switcha, mam ognisko. Trochę poprzekładałem przedmioty, ale to tak, wiesz, tak bardziej dla zabawy, więc to nie jest jakieś takie wielkie zmiany, ale coś tu porobiłem. Zbudowałem sobie taki oto, nie wiem co to za bardzo jest, taki płotek z belek. Domek dla ptaszków zrobiłem. Oj. No i zrobiłem sobie też przedmioty. Mam takie coś do łapania zwierzaków. Mam takie coś do rąbania drewna. O, przy okazji kamień też mogę niszczyć. O, ciekawe. I mogę też łowić ryby. Łowienie ryb też jest ciekawe, że muszę znaleźć na wodzie cień i po prostu połowić i czekać, aż ta moja wędka trafi. I wanna chat. Chcę porozmawiać. Okej, czyli to wygląda w ten sposób, że my jak dołączyliśmy do tej wyspy, to mamy długi, tak, mamy długi, będąc na wyspie, więc żeby trochę zarobić pieniędzy i spalić, nic nie palcie, żeby spłacić rachunki, mamy sprzedawać owoce i różne zboża i rzeczy. Weeds różne można posprzedawać. Zauważam, że ta gra jest w takim spowolnionym tempie. Mega mi się podoba, jeżeli chodzi o design. I powiem szczerze, że mega mi się podoba takie podejście do gry, że ja teraz sobie będę biegał, coś szukał, coś na tej wyspie. Wyspa też nie jest zbyt duża, więc też nie jest tak, że ja będę nie wiadomo ile biegał. Mogę z tymi kumplami porozmawiać teraz. Bam trochę sugeruje, że... Znaczy sugeruje, no dziękuję nam za to, że znaliśmy dobre miejsce na jego domek. Co ciekawe, nie wiem, czy będziemy później zmieniać te namioty na jakieś domy po prostu, fajnie by było. I on się cieszy, że możemy sobie pomagać i ma nadzieję, że będziemy jakimiś dobrymi kumplami. Zrobił nam czapkę, tak? Okej, okay, dał nam czapkę. Czy możemy tą czapkę ubrać? On mówił, że możemy wejść w ekwipunek i kliknąć wear. Ja pierdzielę, co za czapa. No się dziwiłem, dlaczego się czapka z daszkiem nazywa się tulipan. Ale okej, okay, teraz już rozumiem. Ja mogę przeskoczyć na drugą stronę, albo przejść, przepłynąć? Chyba nie. Powiem szczerze, że ta gra idealnie pasuje na live, ale wiem, że nikt to nie będzie chciał oglądać. Po prostu tak casuali jestem pewien. Patrzcie, to jest ryba.
O, fuck, za szybko. No jeszcze raz. A, już znikła. Cholera. Zbyt panicznie kliknąłem. No. Nie, nie, drop it na razie. Luzuj faworka. Trzeba jakiś magazyn. Jak zrobić coś, żeby mieć miejsce? Tu ty jesteś? Timmy? Tommy, okej. Okay. Timmy to ten drugi chyba. Okej, gościu mówi, że możemy z nim zawsze pogadać, jak potrzeba. O! Coś jest, kurde, to trzeba by wykopać, ale nie wiem jak. Może tutaj będzie ten śmietnik do recyklingowania, kurde, no bo... Gdzieś miałem coś odkładać i miało być fajnie, ale nie wiem gdzie. A, pewnie tutaj. Okej, gościu zapomniał nam wyjaśnić, o co chodzi. Aha, czyli mogę kupować jeszcze inne rzeczy. Czy możemy kupować rzeczy, które są nie do końca dostępne u nas? Tak, i mogę pokupować sobie różne fajne rzeczy. Fajne albo niefajne. O, floor light możemy kupić, albo teleskop. Albo sweatpants. Water shoes. No niezłe, fajnie, że mam dostęp do czegoś, okej? Okay. A ABD? Deposit withdraw. Okej, okay, deposit. Aha, nie mam pieniędzy. No tak, rzeczywiście. W ten sposób. Czy mam taki... Czy mam tutaj coś, co może mi pozwolić trochę bardziej skupić się na no, takiej ekonomii gry? Okej, okay, niezłe. A to co to jest? Kościół w ogóle o wszystkim zapomniał. O, to jest to właśnie, to jest to. O. Okej. Okay. Dostajemy nowe rzeczy, tak? A jak ja bym chciał skrzynkę zrobić, to co? Tak, ja bym chciał skrzynkę. Craft box. 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 Urwa, box. Nie ma czegoś tego jak box. I found a creature. Może chciałbyś zobaczyć... O! Tego. Tak, tak, wysyłaj. O, będziemy mogli ten, robić plantację. Fajne. Dobra, ja chętnie, tylko chwila. Ja bym chciał ci dać kolejną rzecz. Co za to zrobisz? Bo jak naprawdę za każdym razem muszę te pierdolone dialogi oglądać, to chyba wykituję później w tej gierce. Za dużo dialogu, oni zawsze gadają te same rzeczy. Okej, wyślij. Bo wiecie, teraz jak sobie oglądam te takie pierwsze rzeczy, daję mu i tak zanoszę pojedynczo jakieś rzeczy, to nie ma problemu, ale wyobraźcie sobie, jak mam teraz 15 motyli i mam wszystkie po kolei dawać, no what the fuck w ogóle.
Ja muszę je teraz podlewać jeszcze. Aha. Tak, bym chciał zrobić konewkę. Jak zrobić konewkę? To jest pytanie teraz. Drewniana konewka. 5 softwooda potrzebuję. Właśnie, a te rośliny jak ja mogę sadzić? Może tutaj gdzieś posadzę, żeby było blisko wody. Może zaraz obok? W sumie. Nie widać, co posadziłem i gdzie ja posadziłem. To jest coś, co mi się to bardzo nie podoba w tej grze, że po prostu... Nie wiem, czy mogę je podeptać w ogóle. Że one tak rosną, widzicie, no i nie widać nawet różnicy, nie? Nie wiem, później to wykopię przypadkiem. Dziwne to jest. Ale jeżeli ktoś lubi takie gierki, w których może sobie tak gdzieś w wolnym czasie posiedzieć i porąbać drzewo, jakieś pozbierać przedmioty, porobić nowości jakieś, to jest mega przyjemne. Tu jest softwooda, nie wiem jak softwood znaleźć, więc to jest sam hardwood. O, jest softwood. 2 softwoody. Kurde, dobrze, owocny dzień. O, jest. Ile mamy? 5. Chyba 5 potrzebowaliśmy. No co, ta gierka tak polega całkowicie na zbieraniu, jak rozumiem. Później budowanie jakichś rzeczy, tak? Czy... Czy jest jakaś automatyzacja w tej rzeczy? Zawsze trzeba zebrać ileś tam drewna, nie? To musi być później... Może nie męczące, ale czasochłonne. Może męczące też może być oczywiście. Tak jest. Dodaj do ulubionych. Dostałem jakiś achievement? Znaczy, Miles. O. A 5 przedmiotów zrobiłem i zostałem nagrodę. Uhuhuhu. No i w ten sposób ta gierka chyba działa, że ja muszę po prostu cały czas... wykonywać jakieś rzeczy. A dobra, no mamy. W każdym razie mamy to. Teraz pewnie na plaży musimy wodę wziąć. Nie wiem, czy to jest woda w ogóle słodka, czy słona, czy jak, ale... Już bez różnicy. Ha, to ona nie nabiera wody, tylko sam... No, produkuje tą wodę z niczego, czy jak? To już? Tyle na ten temat?
Chyba tak. Chciałem teraz zrobić, gościu. Powiedz mi, czy masz coś dla mnie nowego? Okej, mogę łapać insekty, ryby oczywiście. Okej. To po prostu przynosi dla ciebie zwierzaki. Super. To gościu wykombinował nieźle. Zaraz go złapię. Let's chat. Gościu powiedział, że czy to nie jest ta czapka, którą ci dałem? Podkreśla twoje mięśnie, czy tam muskułę głowy, o. No. Dzięki, gościu, dzięki. Cały czas się zastanawiam, jak mogę przeskoczyć dalej, no kurde. Musi być jakieś przejście. Właśnie, a tutaj jest otwarte? Dodo Airlines. Czy Dodo są ptakami, które nie latają? Nie chcę grać, lokalnie chcę zobaczyć, jak to wygląda. Okej, okay, no będę testował sobie, jak to działa. Czyli muszę mieć jakąś konsolę tu w okolicy, ja myślałem, że to połączy mnie z innym padem, że kona mi się pojawi druga jednostka. Ale rzeczywiście, ja powiedziałem, że chcę dołączyć, a nie chcę mieć wizytora, więc może o to w tym chodzi. No później to ogarnę na pewno. Fajnie może byłoby z kimś pograć w taką gierkę, żeby pobiegać gdzieś sobie, poszukać coś, pozbierać jakieś przedmioty. No i taka to jest ta gierka, no kurczę, to powiem szczerze, że to jest taki typ gry, który idealnie pasowałby, żeby grać sobie tak wieczorem właśnie, wieczorem, rano, takim weekendem luźnym albo po pracy. Nie wymaga w ogóle żadnego takiego skupienia na, sobie na niczym nie wymaga skupienia, tak sobie biegasz, zbierasz jakieś punkty. Może mogę robić zdjęcia w ogóle, what the fuck? No i mogę sobie zdjęcia porobić, no nieźle, no i widzicie, no i tak to działa, nie? I to się tak kręci. Według mnie niesamowite.
Wiele ludzi mówi, że nie wie, dlaczego ktoś w to może grać, chcieć grać w ogóle, ale to jest taka gra, która chyba wymaga od człowieka, że musi mieć takie coś, co pozwala mu cieszyć się takimi grami, że nie ma tu akcji, nie ma tu jakiejś fabuły, ty biegasz i zbierasz przedmioty i to jest całe clue, to jest całe sedno grania. Ciekaw jestem, czy mnie wciągnie na dłuższą metę, bo jak mówię, no ja uwielbiam grać w Stardew Valley, często do tej gier wracałem i tak to poczułem, że to może być coś dla mnie też, że ta gierka też będzie dla mnie jakimś takim odświeżającym doświadczeniem, w którym będę po prostu sobie zbierał, coś tam robił. No zobaczymy, czy to jest coś, co rzeczywiście jest dla mnie, czy to po prostu powiem, że nie jest Stardew Valley. Widzicie, tutaj jest niby sadzenie przedmiotów, ale widzisz, posadziłem drzewka i te sadzonki nie wyglądają tak ładnie, jak wyglądały w Stardew Valley, że tak rośnie, coś tu rośnie. Chuj wie, o co chodzi, dlaczego, po co, nie wiem. Zero. To nie jest to samo, nie? To nie jest identyczne doświadczenie. Tak, ale patrz, mam dużo przedmiotów, a nie mam gdzie tego położyć. No nic, będę to rozkminiał dalej. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was już niedługo do kolejnego odcinka z Animal Crossing New Horizons. No wydaje mi się, że będę wracał do tej gierki, to trochę sobie grał poza. Czasami robią wam jakieś update'y, trochę o czymś pogadamy sobie. To jest dobra sprawa, że to jest takie relaksujące. Jeżeli ktoś z was lubi sobie wieczorkiem puścić coś tego typu, to tak najbardziej. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i cześć.